Czy lepiej zrobić kabinę z drzwiami otwieranymi czy zamykanymi? Oczywiście to zależy od układu łazienki. W niektórych przypadkach drzwi przesuwne będą lepsze, dlatego że nie będą uderzały o żadną umywalkę, czy szafkę, pralkę, czy WC. Na to musicie zwrócić uwagę. I taką kabinę prysznicową po prostu łatwiej też utrzymać w czystości. Tutaj mam akurat drzwi otwierane. Mamy kabinę, która dotyka właśnie ościeżnicy. W innych filmikach o tym też mówiłam, że jeżeli chcielibyście mieć na przykład kabinę typu walk-in, no to woda może się rozchlapywać w różne miejsca, może uszkodzić meble, które są już gdzieś uszkodzone, tak? Czyli ta woda może się dostać na przykład do ościeżnicy gdzieś od dołu, czy z boku, czy do szafki umywalki. Ale część z Was zapewne będzie chciała wybrać właśnie takiego walk-ina, więc tutaj musicie plusy i minusy rozważyć. W niektórych sytuacjach będzie to wygodniejsze rozwiązanie, też nie ma uszczelek łączeń, łatwiej wyczyścić samo szkło, ale trzeba czyścić troszeczkę więcej, bo ta woda jest rozchlapywana, chyba że mamy ogrzewanie podłogowe i wtedy ta podłoga bardzo szybko wysycha, więc zawsze są jakieś plusy i minusy danego rozwiązania. Ergonomia, funkcjonalność jest dla wszystkich na pewno, dla Was wszystkich ważna. Więc musicie sprawdzić, które rozwiązanie dla Was będzie najbardziej optymalne. Ewentualnie przy walk-inie, jeżeli woda może się rozchlapywać w stronę drzwi, pamiętajcie, żeby zasilikonować dolną krawędź ościeżnicy, żeby tam się woda nigdzie nie dostawała.